Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Dzieci, kwiaty życia, ale najcenniejszą rzeczą w nich jest ich szczerość i prawdziwa dobroć, która jest zdolna do niesamowitych wyczynów. Donata i Edward mieszkają we wsi od 4 pokoleń. Nawet ich pradziadowie budowali te domy, wznosili te ziemię własnymi rękami, zginali plecy noc po nocy. Praktycznie każda rodzina we wsi ma taką historię. Oczywiście wraz z całkowitą urbanizacją wiele osób wyjechało do miasta. Preteksty były różne. Ktoś był zmęczony wsią, ktoś został zabrany przez swoje dzieci. Ktoś pienił się na ustach, udowadniając, że miasta to przyszłość, a to jest wasze rolnictwo, ostatni wiek. Tak więc wieś znacznie zubożała pod względem ludności. Przez 2023 roku liczba mieszkańców stopniowo malała do 100, ale w tym momencie jakby zamarła. Wszyscy, którzy chcieli, wyjechali w ciągu ostatnich 20 lat, a reszta pogodziła się ze swoim losem i dalej żyła spokojnie, blisko natury i na własnych racjach żywnościowych. Donata i Edward pobrali się niemal siłą. Młodzi ludzie dorastali razem, byli dobrymi przyjaciółmi, zżytymi ze sobą, a na wsiach zwykle nie potrzeba wiele, by się pobrać. Kiedy więc dzieci skończyły 18 lat, sprytni rodzice wydali je za mąż. Wystarczyło mieć dziecko, by nie uciekać z wioski. I tak też się stało. Urodziła się Malwina, śliczna dziewczynka o złotych włosach i brązowych oczach. Donata i Edward nie zamierzali opuszczać wioski, ale pomyśleli, że przez jakiś czas pomieszkają sami. A z każdej strony są dzieci, z każdej strony są dzieci. Cóż, oto dziecko DLA ciebie. Szczerze mówiąc, urodzili dziewczynkę bardziej DLA swoich krewnych, aby pozbyć się ich z pleców. Nie planowali zostać rodzicami w wieku 20 lat, ale co innego mogli zrobić? Na początku Donata nie mogła sobie poradzić. Skandale zaczęły zaglądać do domu, jeden po drugim, ale potem wszystko jakoś ucichło. Matka Donaty, Ewelina, biła się w piersi, mówiąc, że pomogła młodym. Poszłam do babci, Ewelina powtarzała w kółko. Powiedziała, że nasze dzieci są rozpieszczone, dlatego walczą jak psy. Kazała mi zrobić rytuał, więc zrobiłam i mieszkają razem. Kto jej to wyperswaduje? Uwierzyła babci i pozwoliła. Najważniejsze, że przestała lać dziecku wosk na głowę, co sprawiło, że młodzi rodzice byli delikatnie mówiąc spięci. Nie z powodów zabobonnych, po prostu Malwina zawsze była aktywną dziewczynką, więc szansa wylania wosku bezpośrednio na dziecko wzrosła 10-krotnie. Szczerze powiedziawszy, choć decyzja Donaty i Edwarda zapadła już dawno, nawet nie pytając ich o zdanie, żyło im się całkiem nieźle. Edward okazał się porządnym, ciężko pracującym facetem. W przeciwieństwie do ojca nie pił, więc pieniądze powoli napływały do domu. Uzgodnili, że jak tylko Malwina podrośnie, przynajmniej do 6 roku życia, Donatę będzie można wysłać do miasta, żeby się kształciła. Edward na to. Jesteś mądrą kobietą, podkreślił jej mąż. Mądrzejszą ode mnie i nie zaprzeczaj. Ja jestem głupia. Dlatego to ty musisz się uczyć od nas dwojga. A póki Malwina jest mała, zastanów się, na kogo się zapiszesz. A w ogóle, to w ich przypadku trzeba było wytrzymać około roku. To jest właśnie ta pritika, o której psychologowie często mówią, ale na wsiach oczywiście nie wszędzie o tym wiedzą. Te, gdzie młodzież jest bardziej aktywna, już poszły w internet, a te, gdzie jest spokojniej, nadal uważają, że w pierwszym roku trzeba z kobiety wytrzepać arogancję jak kurz z dywanu. Edwarda na szczęście swędziały ręce, oczywiście, ale w dobrym kierunku. Kiedy więc zmęczona Donata zaczęła krzyczeć, wstał od stołu i obszedł dom. Gdzieś naprawiał szopę, gdzieś karmił świnie, generalnie znajdował sobie jakieś zajęcie, byle tylko nie denerwować żony. A gdy przetrwaliśmy pierwszy rok, gdy Malwina podrosła, skończyły się wieczne krzyki i nieprzespane noce. Wszyscy wokół ubolewali, że dziewczynka tak szybko urosła, co za koszmar. Donata i Edward westchnęli z ulgą i ze zdziwieniem odkryli, że dziecko z wiekiem staje się o wiele ciekawsze. Ciekawość obudziła się w Malwince już po roku i trochę występowała, a potem chodziła po całym domu. Stała się postrachem wszystkich domowych kotów. Nieważne, jak Donata uczyła ją, jak się z nimi obchodzić, ulubioną zabawą Malwiny było dokuczanie kotom. Dziewczynka dorastała, a rodzice, wbrew wiejskim tradycjom, spędzali z nią dużo czasu.
Babcie i dziadkowie mówili jej, że się ją niańczy, wkłada smoczek w zęby i pozwala poznawać świat. Taka jest wieś, takie jest życie. Ale Edward i Donata mieli swoje pomysły i dzięki Bogu postanowili się nimi kierować. Dzięki temu Malwina wyrosła na piękne dziecko, wesołe, zwinne i co najważniejsze kochane. Bo Edward i Donata bardzo dobrze pamiętali swoje dzieciństwo, które było fajne, ale postacie matki i ojca były tam tylko za karę. W razie gdybyś się martwił, nikt w tej rodzinie nikogo nie obwiniał. Nigdy nie patrzyli na świat z pozycji obrażania. Byli tak bystrymi ludźmi. A co do rodziców? Cóż, oczywiście zdawali sobie sprawę, że nie pracowali cały czas na dobre życie. Chcieli jak najlepiej DLA swojej rodziny, a co mogli, a czego nie, to tylko teksty. Przynajmniej dzięki rodzicom Donata i Edward zrozumieli, jak chcą wychować swoje dziecko. Na przykład od razu zdecydowali, że nie będą mieli wielu dzieci, bo oboje nie byli pierwszymi i nie ostatnimi w rodzinie. Gromadka sióstr i braci tylko pogarszała sprawę. Oczywiście istnieją duże, silne rodziny, tylko Edward i Donata nie mieli szczęścia pod tym względem. Zawsze byli besztani, a inne dzieci w rodzinie dostawały porządne lanie. Ktoś wpada w tarapaty, a potem wszyscy inni muszą wziąć winę na siebie. Czego chciałeś? To jest zasada. Wierzono, że takie wychowanie z pewnością zrobi z dziecka człowieka. Prawda, że pozostawi po sobie wiele traum, ale wtedy nikt się tym nie przejmował. Edward i Donata podeszli więc do wychowania córki inaczej. Starali się być uważni, nie besztać niepotrzebnie. Oczywiście zdarzało się, że niespokojna Malwina nadal dostawała po jajach, ale poza podniesieniem głosu nikt nie karał jej w żaden inny sposób. Dziewczynka wyrosła na towarzyską, choć nieco wycofaną osobę. Zapytać, jak to się łączy? Bardzo prosto. Ze znajomymi jest przyjazna i wesoła, a z obcymi skromna, bojaźliwa dziewczyna. Z tego powodu wiele osób stroniło od Malwiny, a gdy ją poznali, między dziećmi zawiązała się dobra, silna przyjaźń. W wiosce nie było wiele dzieci w jej wieku, było ich tylko pięcioro, ale jak na standardy pustej wioski była to spora liczba. Chociaż Malwina czasami narzekała, że bardzo za nimi tęskni, miała wtedy 5 lat, wiek, w którym mogła biegać, skakać i bawić się z rówieśnikami. Ale zdarzało się, że gdy matka wracała do domu, nie odchodziła daleko, tylko prowadziła gospodarstwo i mogła zejść nad rzekę. A Malwina już siedziała przy stole w kuchni, gaworząc małymi nóżkami i oczywiście płacząc. Donata postawiła ciężki kosz z praniem na stołku i usiadła obok córki. Odgarnęła jej włosy z czoła, pocałowała w policzek i zapytała: dlaczego jesteś taka smutna, maleńka? Mam dość wszystkich. Bardzo poważnie odpowiedziała 5-latka. A kto dokładnie? Zapytała matka. Wszystkich. Joachim jest głupi, a te Amelia, Fabiola i Urszula go słuchają. One nic nie robią, tylko się bawią. Mówię im, żeby się bawiły, ale one są z Joachimem. Malwina zmarszczyła ponuro brwi. Donata pokiwała głową ze zrozumieniem. Sama była kiedyś w takiej sytuacji, choć jej córce było trudniej, bo było tu więcej dzieci w jej wieku. Tylko sama Donata miała 10-osobową gromadkę, ale nawet tam zdarzało się, że dziewczynki, nawet te małe, ganiały za chłopcami i któraś z nich musiała się zirytować. Teraz była nią Malwina. Jej dziewczyna, z natury przywódczyni, bardzo ciężko znosiła, gdy ktoś wkraczał na jej pozycję. Najwyraźniej taki jest los jedynaków w rodzinie. Bali się, że nie będą kochani i skończyli wychowując zbyt wymagającą dziewczynę. No bo kto poradzi sobie bez błędów? Donata posiedziała chwilę z córką, opowiadając jej bajki, co Donata potrafiła robić lepiej niż ktokolwiek inny. Jej babcia opowiadała jej takie cudowne historie, a Donata chłonęła je jak gąbka, nie wiedząc o tym, by opowiadać je córce. Malwina bardzo lubiła bajki swojej mamy, o wiele bardziej niż te napisane w książkach, bo zawsze były o wsi, o domownikach i o różnych innych ciekawych rzeczach. Czasem nawet zwoływała koleżanki, żeby posłuchać opowieści mamy. Zasypiała przy spokojnym, miarowym głosie Donaty Malwiny. Zbliżał się wieczór, więc Edward wkrótce miał przyjść. A kiedy już przyszedł, Donata wezwała go na poważną rozmowę. Mąż Donaty, człowiek z natury prostolinijny i nieskomplikowany, nie podejrzewał niczego złego, jak zrobiłoby wiele osób na jego miejscu. Po prostu zdjął kurtkę i wszedł do kuchni, gdzie czekała już na niego kolacja i troskliwa żona. Usiadł naprzeciwko Donaty, przysunął do niej talerz
i wydał z siebie pytający odgłos. Donata podniosła wzrok. Przepraszam, zamyśliłam się. Zauważyłeś, że Malwina zaczęła rzadziej bawić się z chłopcami? Kiedy miałaby to zrobić? Prosto, wyjaśnił jej mąż. Wracam do domu dopiero o 8. Muszę się tylko umyć i iść spać. Dlaczego? Chociaż Edward był bardzo zmęczony pracą, był budowlańcem w lokalnym zespole kontraktowym. Pracował DLA człowieka z miasta, więc dostawał dobre pieniądze. Zdarzało się oczywiście, że mógł być w domu przez tydzień, ponieważ w pobliżu nie było żadnych placów budowy, ale generalnie pieniędzy było wystarczająco dużo. Należał do ekipy, która jeździła po okolicy. Przeważnie od rana do wieczora, ale czasami pracowali na zmiany. Potem Edward pakował się, wyjeżdżał na około miesiąc i wracał z dobrą pensją. Brygada go uwielbiała. Był młody, silny, pracowity i co najważniejsze, dobroduszny. Ale tak, była jedna wada. Edward naprawdę rzadko bywał w domu. Dlatego ominęło go wiele chwil z życia córki, choć Donata wysyłała wszystko SMS-ami. Jakieś śmieszne zdjęcia córki, no i dzwoniła dość często. Internet był dostępny w wiosce, w której mieszkali. Światłowód był niedaleko, więc sieć łapała. No, normalnie. Edward siedział teraz naprzeciw Donaty, wyrażając poważne zaniepokojenie jej słowami. Nawet przeżuwał przez chwilę, co było najlepszym wskaźnikiem, że Edward intensywnie myśli. Więc co, mówisz, że nie komunikujemy się tak często? No proszę, Edward, czwórka dzieciaków w jej wieku. To nie jest zbyt duży rozrzut, prawda? Zgadzam się, za mało dzieci. Sugerujesz, żebyśmy mieli jeszcze jedno? Donata westchnęła ciężko. Były pewne wady charakteru Edwarda. Fakt, że był prosty jak patyk, czasami utrudniał rozmowę z nim. Donata nie miała wątpliwości, że na ogół potrafił rozwiązać problem w ten sposób, nie myśląc o konsekwencjach. Ale ona, jak sam Edward wcześniej zauważył, była mądrzejsza od swojego męża, więc już to przemyślała. Donata prychnęła. Myślę o czymś innym. Malwina kocha zwierzęta, ale z kotami nie można się zbytnio bawić. One głównie śpią. Śpią! Edward potwierdził, jakby to wymagało potwierdzenia. Dopiero co przyjechałem, a one znowu śpią. I tak sobie myślę. Powinniśmy kupić naszej córce szczeniaka. Dlaczego? Będzie go zabierać na spacery, bawić się na dworze. Poza tym żadne z dzieci sąsiadów nie ma psa, więc to zbliży ich do siebie. No i będzie pilnował domu. Edward podsumował, ale Donata nie zawiodła go, mówiąc, że nie pozwoliłaby uwiązać psa na łańcuchu. To nieludzkie. Przytaknęła więc tylko zgadzając się. Więc myślę, że powinniśmy mieć psa. To dobry pomysł. Mój mąż się zgodził. Nawet nie pomyślałam o tym w ten sposób. Możesz popytać w pracy, kto ostatnio urodził psy? Albo kogoś znajomego? Popytam. Edward odpowiedział z aprobatą i uznawszy, że to już koniec problemu, zjadł ponownie. Donata uśmiechnęła się, gdy jadł jej kolację i pomyślała, jak bardzo kocha tego głupca. Tak to już jest, że jeśli dzieci dorastają w kochających się rodzinach, same zawsze będą otoczone miłością, a taka rodzina pokona wszelkie trudności. Edward, zgodnie z obietnicą, spełnił prośbę żony. Następnego dnia wrócił do domu ze szczeniakiem. Był to szlachetny pies podwórzowy o pięknym, centkowanym umaszczeniu. Sam piesek, mały, brązowy, z przypaleniami na wierzchu i po bokach. A uszy szczeniaka były trochę klapnięte, co dodawało uroku dziewczynce. Oczywiście Malwina była w niebo wzięta. Edward żartobliwie zauważył później, że nigdy nie była tak podekscytowana, gdy wrócił do domu. Pies został nazwany Roxy. Malwina bardzo nalegała, ponieważ widziała reportaż o psie, który uratował dziecko. Donata okazała się dosłownie jasnowidzem. Wraz z pojawieniem się szczeniaka w życiu Malwiny, jej córka stała się szczęśliwsza. I co ważne, bardziej odpowiedzialna. Ani Donata, ani jej mąż nie mieli pojęcia, że mała pięciolatka może być tak odpowiedzialna. Poważnie. Malwina dopiero niedawno nauczyła się sama wiązać sznurowadła, ale dziewczynka wzięła na siebie całą opiekę. Wszystko, co było w jej mocy. Kiedy piesek był jeszcze za mały, sama czyściła mu pieluchy. Karmiła psa 4 razy dziennie, również sama. Raz nawet wyraziła chęć pójścia z matką nad rzekę, aby sama wyprać pościel i pieluchy. Dokąd idziesz? Donata była zaskoczona, gdy jej córka stanęła przed nią w kaloszach i z pełną torbą rzeczy. Nad rzekę.
odpowiedziała Malwina, a Donata zdała sobie sprawę, że jej córka w swoim dosłownym myśleniu poszła w ślady ojca. A dlaczego idziesz nad rzekę? Zapytała matka. Żeby zrobić pranie. Dla Roxy. Donata uśmiechnęła się. Widok pięciolatki piorącej pieluchy jest z pewnością bardzo zabawny. Najważniejsze, że woda nie porwała córki, która nie mogła utrzymać się na brzegu z powodu ciężkiego materiału. Matka przekonała Malwinę, by została w domu i zaopiekowała się Roxy. Pies dorastał czuły i ufny. W pewnym momencie Donata zaczęła się bać, że ktoś ją zwabi, więc Roxy prawie nigdy nie wychodziła sama. Aż do pewnego momentu. Było to jakieś 3 lata po opisywanych wydarzeniach. Malwina miała wtedy 8 lat, a Roxy około 3. I stało się tam coś dziwnego. Albo Malwina nie zamknęła drzwi, albo Roxy wyskoczyła przez okno. Nie jest to jasne. Ale psa nie widziano przez 2 dni. Wszyscy w domu byli zdenerwowani. Edward właśnie wrócił ze zmiany, więc żona opowiedziała mu o wszystkim. Posłuchał jej, zarzucił na ramiona torbę roboczą i poszedł szukać psa. Niestety nie znalazł go. Wszyscy byli zdenerwowani, a oliwy do ognia dolali starsi krewni. Donata powiedziała o wszystkim teściowej, ale ta tylko prychnęła. Co ty zrobiłaś? Kiedyś tak było. Pies uciekał, to potem szedł i wracał. A jak nie, to cóż, weźmie się innego. Co za problem? Donata westchnęła, ale nie dyskutowała. Jaki to ma sens? Tylko po to, żeby tracić nerwy. Nie wytłumaczysz starszemu pokoleniu, że to nie tylko zwierzę. Że Malwina, jak i cała rodzina, ceniła Roxy. Poprosiła więc, żebym miała oko na wypadek, gdyby się pojawił. Ale paradoksalnie babcia miała rację. Roxy wróciła do domu po 2 dniach. Nie wyglądała zbyt dobrze, delikatnie mówiąc. Jej sierść była spiętrzona, umazana olejem opałowym i jakimś olejem. I nie pachniała jak kwiaty łąkowe. Nie było co robić. Trzeba było go umyć. Oczywiście rodzice musieli go umyć, ale Malwina szalała ze szczęścia. Więc brudnego psa można tolerować, jeśli dziecko jest z tego powodu szczęśliwe. Ale potem, jak to mówią, przyszła nowa plaga. Po jakimś czasie okazało się, że Roxy spodziewa się szczeniąt. Donata i Edward spojrzeli na to, wzruszyli ramionami. Co innego robić? Powinniśmy pozwolić psu urodzić. Wyjaśnili córkom, że Roxy tyje nie dlatego, że za dużo je i za mało biega, ale dlatego, że spodziewa się szczeniąt. Malwina pokiwała ze zrozumieniem głową i zaczęła jeszcze baczniej obserwować swoją ulubienicę, by mieć pewność, że nic jej się nie stanie. Troska Malwiny o psa była tak wzruszająca, że za każdym razem wywoływała uśmiech na twarzach rodziców. Nadszedł czas porodu Roxy. Przyniosła aż 10 szczeniąt. Wszyscy byli w szoku. I Malwina, i rodzice, i okoliczni mieszkańcy. Trudno było uwierzyć, że taki mały pies może dać tak ogromne potomstwo. Donacie naprawdę zrobiło się żal Roxy. Usiadła obok niej i pogłaskała zwierzaka. Biedactwo, tyle przeszłaś. Jeszcze musisz je karmić. Ale Malwina była dandysem. Dosłownie puchła z dumy. Oczywiście teraz w jej domu mieszkało 11 psów. Ale jej szczęście nie trwało długo. Jest jeszcze jedno dziecięce uczucie, które jest wielokrotnie silniejsze od tego dorosłego. Nie dobroć, a zazdrość. Malwina po raz kolejny opowiadała koleżankom o tym, jak bardzo jest dumna ze swojej Roxy. Jaką jest grzeczną dziewczynką i ile ma teraz psów, kiedy przerwała jej Urszula, jedna z dziewczyn, z którymi się przyjaźniła. Fi, naprawdę myślisz, że wszystkie są twoje? Dziewczyna prychnęła. Malwina wpatrywała się w nią bez zrozumienia. No tak, tylko czyje one są? Jesteś taka naiwna. Zabawnie to zabrzmiało z ust 8-latki, ale sens kolejnych słów Urszuli był bardzo przerażający. Poczekaj, aż pójdziesz spać i tatuś je utopi. Jak to utopi? Malwina zatrzęsła się ze strachu. Właśnie tak, powiedziała triumfalnie Urszula. Babcia mi mówiła, że jak się rodzą szczeniaki albo kocięta, to tatusiowie biorą wiadro i je topią. Dziewczynka chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, co mówi, bo powiedziała to niezwykle dumnym tonem. Dla 8-latki ważniejsze jest utwierdzenie się w swoim przekonaniu, niż myślenie o tym, jak bolesne mogą być jej słowa. Więc proszę, drodzy widzowie, uważajcie, co mówicie swoim dzieciom. Mogą nie być w stanie wszystkiego zrozumieć i zaakceptować. Ale od tego momentu Malwina nie była już sobą. To był dzień w szkole, więc pobiegła do domu tak szybko, jak tylko mogła. Uczyli się do 6, więc dziewczynka przyszła już po ciemku, bo szkoła była dosłownie przez 3 domy.
Nikogo Malwina już nie spotkała. Dlaczego? Każdy we wsi jest swój. Kiedy Malwina wróciła do domu, jej tata i mama siedzieli już w kuchni, ale jeszcze jej nie widzieli. Dziewczynka schowała się więc za ścianą i nasłuchiwała. Coś jej podpowiadało, że rodzice rozmawiają o szczeniakach i instynkt kochającego serca dziecka nie mylił się. Co my z nimi zrobimy? Edward zapytał z westchnieniem. Donata cicho wzruszyła ramionami. Jest ich całe stado. Krowy mają stada, Edwardzie, a psy mają sfory. Donata poprawiła go, ale potem się powstrzymała. Przepraszam, po prostu się denerwuję. Ale Edward nie uważał tego za niegrzeczne. Widać było, że intensywnie myśli. A co ty zwykle robisz w takich przypadkach? Żona zapytała. Czy miałeś psy? Co zwykle z nimi robiłeś? No, co robiły? Mężczyzna prychnął. Wiesz, co robili moi rodzice. Brali wiadro i... Malwina cofnęła się ze strachu i przycisnęła dłoń do ust. Nie, to nie może się zdarzyć. Odczołgała się do tyłu, prawie na kolana. W wieku 8 lat miała niezłą wyobraźnię, ale to była zdrada, o jakiej jej rodzicom nigdy by się nie śniło. Czasu było mało, ale Malwina wiedziała, że musi coś zrobić. Wybiegła z domu na siano, gdzie spała Roxy. Pies, słysząc zbliżającą się panią, spojrzał ufnie na dziewczynę. Malwina pogłaskała po głowie swojego ulubieńca, ale zaraz popędziła do szczeniąt. 10 małych, wręcz słabo pełzających grudek było wtulonych w futro matki. Po policzkach Malwiny popłynęły łzy. Chwyciła jedno szczenie i przytuliła je mocno do siebie. Nigdy nie pozwolę ci utonąć. Szepnęła i zaczęła wkładać szczeniaki jeden po drugim do swojego plecaka. Jej plecak był w sam raz Della drugoklasistki, duży i pojemny. W panice dziewczynka chwyciła koc i włożyła go do środka, aby dzieci nie zamarzły. W końcu nadchodziła zima. Roxy nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, co zrobiła Malwina i po prostu położyła głowę u jej stóp. Nie bój się, Roxy, uratuję twoje dzieci. Malwina nie zamknęła plecaka celowo, nie jest głupia, rozumie, że szczeniaki muszą oddychać. Objęła plecak ramionami, żeby się tak nie trząsł, wydawało jej się to słuszne. A potem Malwina wybiegła z domu. Dosłownie biegła jak pocisk, żeby rodzice nie zauważyli, że już wróciła. Musiała zaprowadzić szczeniaki jak najdalej, by nie można było ich dosięgnąć. Oczywiście najlepszą rzeczą, jaką mogła wymyślić 8-letnia dziewczynka, była ucieczka do lasu. Wszędzie indziej było już ciemno i zimno, delikatnie mówiąc. Ale Malwina nie przejmowała się tym w tej chwili. Chwyciła swój szalik i zamiast okryć się nim szczelniej, ponownie zawiązała go wokół plecaka. Nie ma mowy. Nigdy. Przenigdy nie dam ci spokoju. Dziewczyna wyszeptała z drżącymi ustami. Las był niedaleko jej domu, gęsty i nieprzyjemny. Ale Malwina uznała, że nie ma lepszego miejsca na ukrycie dzieci. Tylko że jak poradziłyby sobie bez mamy? Nie zastanawiała się nad tym. W jej głowie pulsowała tylko jedna myśl – ratować, ratować, ratować. Wiatr przybierał na sile, a Malwina szła dalej. Uschnięte gałęzie sięgały jej do pasa, ale szła, szła i szła. Jej rodzice pewnie już by jej szukali, ale nie mogła o tym myśleć. Malwina zdawała sobie sprawę, że pomyśli o tym, rozpłacze się i ucieknie do domu. A gdyby wróciła, maluchy na pewno nie zostałyby uratowane. W pewnym momencie dziewczynka przestała rozpoznawać drogę. Szła przez ciemny las, a wokół było tylko wycie wiatru i cisza. Tak nieznana, leśna i przerażająca. Jej mama opowiadała wiele bajek o leśniczym, który zabierał dzieci. Malwina powąchała nos i zajrzała do plecaka. Szczeniaki wciąż cichutko piszczały. Jeśli lew zabierze dzieci... szepnęła Malwina. Znajdziemy go i was też zabierze. Wy też jesteście dziećmi. I z tymi słowami ruszyła dalej. Szło się coraz trudniej, aż... Malwina krzyknęła głośno. Coś chrupnęło pod jej stopą, a potem jej dziecięca nóżka skręciła się niebezpiecznie i dziewczynka poleciała w dół. Wszystko działo się tak szybko, że Malwina nie zorientowała się, co się stało. Wyglądało to tak, jakby na chwilę straciła przytomność, a kiedy się ocknęła, zdała sobie sprawę, że jest w dole. Wpadła do ogromnego, głębokiego dołu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła dziewczyna, było sprawdzenie szczeniąt, czy przypadkiem na nie nie wpadła. Ale wszystko było w porządku. Maluchy nadal kuliły się w jej plecaku. Wszystko było w porządku. Malwina ze strachem sprawdziła każde szczenie, aby upewnić się, że nadal je ratuje, że nie pogorszyła sytuacji.
Kiedy upewniła się, że wszystkim nic się nie stało, opadła na dno dołu i przytuliła do siebie plecak. Było oczywiste, że sama się nie wydostanie. Dziewczyna mocniej przytuliła plecak, by szczeniakom było cieplej, i zaczęła wdmuchiwać w niego swój ciepły oddech. Nie wiadomo, jak długo siedziała tak na zimnej ziemi, ale w pewnym momencie zaczęła tłumić płacz. Urszula, że jakiś miły leśniczy przyjdzie i zabierze szczeniaki ze sobą, stawała się coraz mniejsza, a potem Malwina zasnęła. Malwina zasnęła. Sama nie zdawała sobie sprawy, jak to się stało. Gdyby mogła, nie pozwoliłaby na to. Ale sen był silniejszy od niej. Sprawił, że spała tak mocno, że nie mogła otworzyć oczu. Nieważne, jak bardzo się starała. Noc w lesie może być śmiertelna nawet DLA dorosłego, ale DLA dziecka. A rodzice Malwiny nie byli głupi. Donata i Edward nigdy nie zorientowali się, gdzie zniknęła ich córka, ale po tym, jak przebywała poza domem przez około godzinę, podnieśli alarm. Zbiegli się wszyscy sąsiedzi i wyruszyli jej szukać. Oczywiście, gdyby wiedzieli, czego tak bardzo boi się ich córka, wszystko miałoby sens. Ale Donata i Edward po prostu wyruszyli na poszukiwania, a Bóg był dla nich miłosierny. Kroki dziecka są o wiele mniejsze niż kroki dorosłego. Tak oczywista prawda, o której wszyscy zapominają. Oczywiście Malwina nie mogła odejść daleko. Dziura, do której wpadła, znajdowała się niedaleko lasu. Dlatego po 2 godzinach wspólnymi siłami wyciągnięto dziewczynkę. Tak głęboka była dziura. Razem z Malwiną znaleziono 10 żywych, ale trochę zmarzniętych szczeniaków. Malwina otworzyła oczy. Była w domu. I teraz widok domu przerażał ją najbardziej. Dziewczynka wyskoczyła z łóżka i próbowała krzyczeć, ale okazało się, że jej głos po prostu zniknął. Mamo! Lekko słyszalnie dziewczynka sapnęła, ale Donata natychmiast podleciała do cichego, urwanego dźwięku. Jej twarz była przerażona, a oczy ogromne. Podbiegła do córki i zaczęła ją tulić. Malwinko, Malwinko, gdzie ty pobiegłaś, głupia dziewczynko? Szczeniaki! Dziewczynka pisnęła, próbując wyrwać się z uścisku matki. Mamo, szczeniaki, tutaj są, głuptasie! Matka odpowiedziała prawie przez łzy. To twoja Roxy i szczeniaki. Tutaj są. Tata powiedział, żeby zostały na chwilę w domu, bo im też jest zimno. Jezu, Malwina, gdzie ty się podziałaś? Dziewczynka próbowała odpowiedzieć, ale zamiast tego po jej policzkach popłynęły łzy. Rodzice musieli zapytać oboje, co się stało. I dopiero po godzinie perswazji, w ochrypłym płaczu córki, udało im się rozróżnić zdanie. Nie pozwolę ci utopić szczeniaków. Donata i Edward spojrzeli na siebie. Oboje mieli wątpliwości, czy dobrze usłyszeli. Ale Malwina ryknęła jeszcze mocniej i wszystko stało się jasne. Dlaczego jesteś taki głupi? Zapytał ponuro ojciec. Naprawdę myślisz, że twój ojciec zrobiłby coś takiego? Malwina spojrzała z niedowierzaniem na ojca, a potem na matkę. Donata skinęła twierdząco głową. Ale ja cię słyszałam. Co słyszałaś, głupia dziewczyno? Donata odetchnęła. Zastanawialiśmy się z tatą, co z nimi zrobić. Nasze rodziny zrobiły im złe rzeczy. Zamierzamy je oddać, jak tylko będą wystarczająco duże. Och, Malwinko. W odpowiedzi dziewczynka rozpłakała się bardziej niż kiedykolwiek i były to najszczęśliwsze łzy w jej życiu. Nigdy nie zapominaj, że dzieci to najwrażliwsze i najdelikatniejsze istoty na świecie. Dbaj o nie, a odwdzięczą ci się tym samym. Wiedz, że jeśli masz w rodzinie dziecko takie jak Malwina, jesteś wielkim szczęściarzem. Tak samo jak 10 szczeniaków.